Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszej debacie, w której gościmy kandydatów z okręgu tarnowskiego do Senatu. Mamy nadzieję, że te kilkadziesiąt minut rozmowy z kandydatami pozwoli Państwu poznać ich i poznać ich plany związane przede wszystkim z naszym regionem. W studiu kandydaci na senatora, może w kolejności alfabetycznej, panowie. Paweł Augustyn, Polska jest najważniejsza, członek zarządu powiatu tarnowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Roman Ciepiela, Platforma Obywatelska, wicemarszałek województwa małopolskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Doktor Andrzej Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe, dyrektor szpitala imienia Józefa Dietla w Krakowie i prezes zarządu PZL w Małopolsce. Kłaniam się Państwu. Oraz profesor Kazimierz Wiatr, Prawo i Sprawiedliwość, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. My również witamy. W studiu debatę poprowadzą Aneta Mleczko i Monika Faron-Miśtak. Będziemy zadawali pytania, również Państwa pytania, pytania słuchaczy Radia RDN Małopolska i pytania czytelników Dziennika Polskiego, tarnowskiego dodatku. Ważna uwaga organizacyjna dla wszystkich panów, którzy są zgromadzeni tutaj w studiu, którzy będą odpowiadali na Państwa pytania i na nasze pytania. Półtorej minuty czasu mamy na pytanie, żeby tych pytań kilka można było zadać, więc bardzo prosimy o taką czasową dyscyplinę. No i panowie odpowiadają w kolejności wylosowanej tuż przed programem. Słuchacie debaty w radiu RDN Małopolska. Zacznijmy może od pytania takiego bardzo podstawowego. Dlaczego panowie zdecydowali się na start właśnie do Senatu w wyborach parlamentarnych? I na ile zgadzają się panowie z taką opinią, która panuje wśród komentatorów życia politycznego i publicznego, wśród dziennikarzy i wśród także zwykłych ludzi, że Senat to trochę taka emerytura polityczna? Jako pierwszy odpowiada pan Paweł Augustyn. Proszę Państwa, no Senat w tej chwili przybiera taką formę rzeczywiście ważną, dlatego że pierwszy raz wybieramy senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych, czyli tutaj będziemy głosować na lokalnych liderów, uważam, nie na partie polityczne. I tak wyborcy powinni zagłosować, bo Senat w tej chwili będzie stanowił strefę tak zwaną buforową, ja tak uważam, pomiędzy Sejmem a prezydentem. W tej chwili jest tak, że jedna partia polityczna dzierży władzę i jest sterem i okrętem. Jak ta partia zadecydowała, żeby dołożyć rodzinom i dołożyć rodzinom, zwiększyć opłaty za przedszkola, to wszyscy zwiększyli po kolei. Sejm, Senat i prezydent. Jeżeli partia zadecydowała, że nie ma jawności publicznej w nocy, w ostatnim dniu głosowania, to wszyscy to, że tak powiem, również poparli. W związku z tym ja uważam, że Senat wybrany właśnie z lokalnych liderów, samorządowców, z nas, którzy w tych regionach żyjemy i pracujemy, pozwoli na to, oczywiście jeszcze nie powinniśmy głosować na duże partie polityczne, na senatorów z dużych partii politycznych, żeby tam znalazły się osoby, które będą poprawiać źle stanowione prawo w Sejmie, bo dzisiaj prawo jest stanowione źle. Ono jest stanowione politycznie, a nie kieruje się, politycy nie kierują się tym, żeby ludziom żyło w kraju się lepiej. Ludziom powinno się żyć lepiej i prawo powinno być dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Czyli pan uważa wręcz odwrotnie, jak rozumiemy, tak, że to bardzo odpowiedzialna rola i senatorowie mają tu bardzo dużą rzecz do zrobienia, jeżeli tak, chodzi o ustawodawstwo. Jeżeli wybiorą senatorów niezależnych z mniejszych partii politycznych, na pewno Senat będzie bardzo przydatny w kraju, bo w tej chwili nie jest. To samo pytanie do profesora Kazimierza Wiatra. Proszę Państwa, dlaczego kandyduję do Senatu? To jest prosta odpowiedź. To jest naturalna konsekwencja całej mojej drogi życiowej. Od ponad 30 lat staram się wprowadzać zasady chrześcijańskie do życia publicznego. Robiłem to głównie poprzez wychowanie młodego pokolenia i chciałbym to robić nadal. Senat jest izbą potrzebną. Nasz kraj, nasze państwo jest bardzo duże. To jest 40 milionów obywateli i każda ustawa ma duże konsekwencje dla państwa i dla każdego z obywateli. Dlatego warto, żeby te ustawy były dobrze uchwalane. W minionej kadencji Senat wiele tysięcy poprawek uchwalił. Większość z nich została przyjęta przez Sejm, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna izba. Ja muszę powiedzieć, że ja w Senacie jako przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu bardzo zabiegałem o rozwój nauki, o właściwy poziom edukacji. Także zakładałem, jestem przewodniczącym Senackiego Zespołu do Spraw Wychowania Młodego Pokolenia. Zabiegałem o sprawy rodziny, młodzieży, także rozwój społeczeństwa informacyjnego. Także tu naprawdę są ogromne, ogromne możliwości i nie pomniejszajmy roli Senatu. Ona jest naprawdę, naprawdę bardzo ważna i myślę, że
to, co już się udało zrobić, a myślę, że wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia, to zresztą ma duży związek z Tarnowem, bo i Akademia Tarnowska i wiele innych projektów tutaj jakby zamykają tą wizję. Dziękujemy bardzo. O odpowiedź na to pytanie, dlaczego startuje pan do Senatu, prosimy doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego i czy to jest... Mówią panie, że słuchacze dzwonią, że Senat to emerytura. Senat to izba bardzo ważna, być może wymagająca i Polskie Stronnictwo Ludowe wymagająca pewnych przekształceń, pewnego przybliżenia do samorządu. Niemniej jednak jest to miejsce, gdzie poprawiamy już stworzone prawo, a więc Senat wymaga ludzi kompetentnych, ludzi z doświadczeniem, ludzi, którzy nie mogą się dopiero uczyć, którzy mają mieć dystans do życia, dystans do tematów i głęboką wiedzę. Czy to zarozumialstwo z mojej strony? Nie. Pełniłem kilka poważnych funkcji, kolejno przez życie ministra zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wiceministra, szefa, doradców, ministrów kolejnych, cały czas służąc w szpitalu specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie, gdzie jestem jego dyrektorem i ordynatorem. W związku z czym, zarówno w dziedzinie administracji ochrony zdrowia, jak też i rzeczywistości bieżącej, jestem do tego przygotowany. A dlaczego startuję? Po śmierci Wiesława Wody w katastrofie smoleńskiej przyszło mi pełnić funkcję prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Moi koledzy, moja partia doszła do tego, że z tej ziemi, skąd jest Witos, i dla mnie osobiście z tej ziemi, która jest mi najbliższa, powinien być kandydat do Polskiego Stronnictwa Ludowego. To są te dwa argumenty, które przytoczę. I odpowiedź prosimy również pana Romana Ciepiele. Czy, dlaczego pan startuje do Senatu i czy nie jest to izba kropki i przecinka? Proszę państwa, czuję po pierwsze, że mam odpowiednie doświadczenie. Byłem prezydentem, byłem marszałkiem, jestem marszałkiem województwa. Jestem zawsze tam, gdzie dla swojego miasta, dla Tarnowa, dla Dąbrowy Tarnowskiej, dla całego regionu mogę zrobić w danej sytuacji jak najwięcej. Można sobie zadać pytanie, co Senat może dzisiaj zrobić. Polacy nie akceptują dzisiejszego statusu Senatu. Uważam, że można zrobić więcej. Można zmienić tą izbę, z tej izby refleksji, bo tak się już przyjęło, że to jest izba przecinka. Ja tam nie szukam emerytury. Jestem zbyt aktywny, chociaż moje 56 lat może by mnie już raczej skłaniały do myślenia o przyszłości. Ale dzisiaj wiem, że trzeba w Polsce zmieniać rzeczywistość. Senat nie jest miejscem do ostrej polityki. Ona się odbywa w Sejmie. Jeżeli ktoś szuka emerytury, to może ją i w Senacie znaleźć. Owszem, można i mieć taką wizję Polski. Ja mam inną. Ja chcę zrobić dla naszego regionu więcej, bo w Warszawie będą się decydowały w najbliższych latach, miesiącach sprawy również Małopolski. Będą dzielone duże fundusze na przyszłość. Chcę w tym uczestniczyć. Chcę zadbać o to, aby dla Tarnowa, dla Dąbrowy Tarnowskiej, dla całego regionu można było zrobić jeszcze więcej niż do tej pory. Bardzo dziękuję. No i kolejne pytanie do wszystkich kandydatów. Każdy z panów ma jakieś doświadczenie polityczne i samorządowe. Co do tej pory zrobili panowie dla regionu tutaj konkretnie, z którego startują? Proszę o konkretne przykłady. I z czego panowie są najbardziej dumni? Pod czym mogą podpisać się własnym nazwiskiem? Jako pierwszy odpowiada pan Kazimierz Wiatr. Kazimierz Wiatr, tak. Proszę państwa, takim największym projektem, który realizuję, jest projekt utworzenia Akademii Tarnowskiej. Powołaliśmy konwent, komitet wspierający i działamy w tym kierunku i wiele w tym zakresie udało się już zrobić. Akademia Tarnowska to ważne przedsięwzięcie, które spowoduje po pierwsze, że młodzi ludzie, żeby zdobyć stopień zawodowy magistra, nie będą musieli wyjeżdżać poza Tarnów, poza ziemię tarnowską. To jest bardzo ważne. Po drugie, no tu będzie można także zdobywać stopień doktora. Wiemy, że wiele dużych firm, w tym także firm zagranicznych, lokuje swoje filie tam, gdzie są absolwenci, gdzie jest kapitał ludzki. Poza tym liczymy na to, że rozwój środowiska akademickiego w Tarnowie, na które Tarnów zasługuje, bo przypomnijmy, powstało w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu bardzo wiele szkół wyższych.
ale w zasadzie żadne z tych miejsc nie ma takich wspaniałych tradycji jak Tarnów, bo trzeba powiedzieć, że tu szkolnictwo wyższe trwa od 190 lat, bo wtedy seminarium zaczęło działać, więc to spowoduje... Jeszcze króciuteńkie pytanie, kiedy będzie Akademia Tarnowska, jakaś konkretna data? No, daty trudno powiedzieć, bo to zależy przecież od zainteresowanych podmiotów, ale wydaje się, że to jest kwestia najbliższych dwóch, maksymalnie trzech lat. Już pewne uprawnienia są, pewne sukcesy są, dlatego wydaje się, że to będzie lokomotywą rozwoju regionu. Firmy jednoosobowe, firmy rodzinne, inwestycje zagraniczne. Także to jest absolutnie duży postęp i Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, które to wspiera, bardzo które zakładałem. Ten sygnał oznaczał, że czas pana wypowiedzi minął. Prosimy teraz pana doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza o odpowiedź na to pytanie, co udało się panu w swojej działalności społecznej dotychczas i wcześniej również politycznej pierwsza zrobić rzecz, dla regionu. Którą pamiętam, to udało mi się 20 lat temu sprowadzić do Tarnowa pierwszy tomograf komputerowy. Wspomagałem wtedy budowę szpitala wojewódzkiego i udało mi się z zakupu 20, wtedy było kilka w kraju tomografów, ten tomograf sprowadzić do szpitala tarnowskiego. Druga sprawa, drugi temat to jest wprowadzenie rehabilitacji w środowisku wiejskim. Pierwszy ośrodek zdrowia rehabilitacyjny, ośrodek założony przez z inicjatywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grębożowie, drugi w Ciężkowicach i wiele, wiele innych na terenie ziemi tarnowskiej. I trzecia sprawa, z której jestem najbardziej dumny. Udało mi się, to jest sprawa jednostkowa, ale w tych kategoriach ja to tak odczuwam. Udało mi się konsekwentnie wykonać przyrzeczenia na pogrzebie jednego z dalekich moich kuzynów, po którym zostały 4 sieroty. Te sieroty wykształciłem od szkoły średniej do końca studiów. Trójka skończyła studia, jedną szkołę średnią. To uważam za swój sukces, jak również promocja regionu. Udało mi się stworzyć w moich rodzinnych Bieniaszowicach coroczny familiady. To jest zjazd ludzi nie tylko z naszej rodziny, ale pochodzących z tej wsi i spotyka się 400-500 osób co roku pod figurą, którą pradziad mój wybudował i przyjeżdżają ludzie od Australii, Stanów Zjednoczonych, Cypru, Grecji do 5., 6. pokolenia i tą ziemię, tej ziemi pomagają i do tej ziemi, z której wyrośli, przyjeżdżają. Dziękujemy bardzo. Odpowiada teraz wicemarszałek pan Roman Siepiela. Czyli z czego jest pan dumny? Pod czym może się pan podpisać własnym nazwiskiem? Moja działalność publiczna trwa już 20 lat, więc faktycznie będę miał pewien problem, żeby wybrać te najważniejsze. Ale to jest problem przyjemny, bo to jest duży dorobek dla Tarnowa, dla całego regionu. Myślę, że ludzi bardzo dzisiaj interesują sprawy komunikacji. Jednak udało się doprowadzić szczęśliwie do rozpoczęcia i teraz zmierza to do zakończenia budowy autostrady, ale nie tylko autostrada. To również wszystkie lokalne drogi. Każdy, kto jeździ po drogach, widzi, że one są zatłoczone, ale są przebudowywane, coraz bardziej bezpieczne. Najbardziej cieszy inwestycja w ochronę zdrowia. Instytut, można już tak go nazwać, ochrony zdrowia jest w tej chwili w budowie Wyższej Szkoły Zawodowej. Notabene ta szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku, kiedy byłem prezydentem. To była świadoma decyzja, największe wydatki miasta właśnie przeznaczone na stworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej. W tej chwili ludzie nie muszą jeździć, żeby leczyć się onkologicznie do dalekiego Krakowa. Radioterapia działa już w Tarnowie. Sale gimnastyczne, inwestycje praktycznie w każdej gminie w naszym regionie. I kultura, to nie tylko Mościckie Centrum Kultury, pięknie przebudowywane, teatr, ale Tuchów, Dąbrowa Tarnowska, tam powstały kina cyfrowe. Coś, czego nawet nie marzyliśmy sobie, a dzisiaj jest to miejsce do spotkań, ale również i upowszechniania kultury. Centra Odnowy Wsi, można byłoby tak dużo mówić, to jest oddanie tej ziemi i temu subregionowi przez całe ostatnie 20 lat. Bardzo dziękujemy. I pan Paweł Augustyn. Szanowni Państwo, to jestem pomysłodawcą programu ubezpieczenia wzajemne przy izbach rolniczych. Napisałem ten program w 1996 roku, gdzie na dzień dzisiejszy ubezpiecza się ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce. A przypomnę, nie było praktycznie żadnego gospodarstwa, co się nie ubezpieczało. Moje było pierwsze.
pisząc ten program, miałem nadzieję, że to się rozwinie i dzisiaj mamy taką sytuację, że w Polsce dzięki temu programowi zostało stworzonych kilka tysięcy, można powiedzieć, miejsc pracy, a w Tarnowie na Urszulańskiej, obok waszego radia, szanowni państwo, mamy dwa biura, gdzie też pracuje około 40 osób i to założyliśmy my sami rolnicy, szanowni państwo. To jest po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, jako prezes Izby Rolniczej zorganizowaliśmy szereg szkoleń dla rolników. Tutaj pierwsza dopłata bezpośrednia. Projekt, który realizowaliśmy po to, żeby rolnicy jak najwięcej środków ściągnęli z Unii Europejskiej. Postawiliśmy na gospodarstwa niskotowarowe i tych gospodarstw niskotowarowych kilkadziesiąt z powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego skorzystało po 5 tysięcy przez 5 lat. Szanowni państwo, szpital w Tuchowie. Ja byłem przewodniczącym komisji, kiedy prywatyzowany był szpital w Tuchowie. Nieprywatyzowany. Myśmy jako jedyni chyba w Polsce przekazali szpital pracownikom. I dzisiaj do tego szpitala przyjeżdżają z całej Polski, patrzę, co tam się dzieje. Najnowszy sprzęt, najnowsza sala chirurgii jednego dnia, szanowni państwo, najnowszy sprzęt. Tomograf komputerowy 16-rzędowy. Szanowni państwo, tam dzisiaj się zwiększa codziennie ilość osób, które przychodzą do naszej przychodni. I szanowni państwo, powiem tak, że to się udało zrobić dlatego, że daliśmy to pracownikom, a nie prywatyzowaliśmy w złodziejski sposób. I na koniec wrócę do ubezpieczeń wzajemnych. Napisałem teraz książkę Ubezpieczenia wzajemne wczoraj i dziś. Ubezpieczenia na całym świecie. Wzajemność jest najważniejsza. I kiedy ukazała się książka, to takie pytanie dodatkowe. W tej chwili, będzie, tak? Będzie w poniedziałek promocja. To taka tradycja naszej kampanii teraz. No właśnie. Mówili panowie o tym, co udało się zrobić panom indywidualnie, na co panowie mieli wpływ, a teraz prosimy o taką diagnozę sytuacji w naszym regionie i w związku z tym panów ocenę i panów deklarację, chciałabym, żeby to tak mocno zabrzmiało, deklarację, co panowie mają zamiar zrobić, co trzeba zrobić na rzecz polepszenia się życia mieszkańców naszego regionu. Jako pierwszy odpowiada pan dr Andrzej Kosiniak-Kamysz. Ogromnym problemem w regionie jest gospodarka wodna. I to gospodarka wodna w rozumieniu i tym większym, i tym mniejszym. Bo i poprawy wymagają wały, jak świadczą ostatnie lata i klęski powodzi. Poprawy wymagają regulacji koryta rzek, ale poprawy wymaga ta dawna, zaniedbana przez kolejne lata melioracja, której brak powoduje, że drobny opad powoduje ogromne szkody w rolnictwie. Te sprawy to wymagają rozwiązań nie tylko technicznych i nie tylko środków, ale wymagają uporządkowania prawa i prawa własności. Własności koryta i własności otoczenia, aby mógł jeden zarządca prowadzić tutaj właściwą politykę. Na pewno drugą ważną sprawą, czy może nawet pierwszą, jest fakt odchodzenia ludzi z tego regionu. Powiśle, jedno dąbrowskie, piękne Powiśle, jedno z najmniej zaludnionych terenów. W Tarnowie ubywa ludzi, a więc rozszerzenie strefy ekonomicznej, zwiększenie możliwości zatrudnienia to następna wielka sprawa. Utworzenie strefy ekonomicznej to bardzo ważna sprawa. Ludzie w Krakowie muszą, w Tarnowie muszą zostać i ludzie na Powiściu Dąbrowskim muszą być. Rozwój turystyki, zarówno na południu i na północy, to wielka szansa dla Tarnowa i to następna sprawa, którą chciałbym się zająć. Bardzo dziękujemy za odpowiedź i pan Roman Ciepiela. To, co jest charakterystyczne dla tej części Małopolski, to nieco duża odległość od centrum, od Krakowa. Zmniejszanie tego dystansu już się odbywa. O autostradzie wspomniałem, kolej to nowoczesne pociągi i 30 minut, tak aby można było podróżować. Nie po to, żeby wyjeżdżać, ale po to, żeby się lepiej komunikować. Panie marszałku, ale w tej chwili remonty przeciągają się, torów miały skończyć się do końca sierpnia i z tego, co wiem, potrwają do końca grudnia. No to trzeba kolejarza pytać, dlaczego. Natomiast to jest inwestycja, która jest ważna dla Nowosądeckiego. Być może są jakieś przeszkody terenowe. Natomiast ja mówię o głównej linii kolejowej Tarnów-Kraków. Natomiast transport jest ważny, ale najważniejsze są miejsca pracy. Nie do utrzymania sytuacja, kiedy młodzi, wykształceni ludzie po studiach nie mają propozycji pracy. Trzeba zrobić więcej, aby oni mogli tutaj, w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej, tu gdzie mieszkają i tu gdzie jest ich siedlisko, żeby mogli pracować. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić?
Nie ma innego sposobu, jak sprawienia, aby gospodarka miała lepsze warunki do funkcjonowania. To nie tylko strefy gospodarcze, ale to również racjonalne podatki, takie by nie były obciążeniem dla przedsiębiorców. I odrębny problem to ochrona zdrowia. Dostęp do specjalisty, nie tylko już do szpitala, bo w sprawach nagłych nie ma tutaj problemu, ale profilaktyka i dostęp do specjalisty jest dzisiaj za długi. To nie jest stan do zaakceptowania. Będziemy o tym w dalszej części dyskusji zapewne mówić, ale w zakresie finansowania służby zdrowia jest wiele do zrobienia. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy o odpowiedź na to pytanie, o konkretne zamierzenia i deklaracje, co pan zamierza zrobić, pana Pawła Augustyna Pejodan. Tutaj już wiele padło z ust pana tutaj Kosiniaka, pana również Ciepieli. Natomiast ja powiem tak, że w części się zgadzam, w części nie. No panowie rządzicie dzisiaj, Sejm, Senat stanowi prawo, rząd podejmuje decyzje i no troszkę z uśmiechem wysłuchałem pana tutaj Ciepieli informacji na temat bezrobocia. Ja uważam, że to, co pan powiedział, no nie chcę brzydko nazwać skandalem, ale wie pan, tak by to trzeba było nazwać. Nie wiem, czy pan wie... Ja przepraszam, no. Jeżeli możemy prosić o odpowiedź na to pytanie. Okay. Co pan zamierza... Już bo odpowiadam. Będzie taka okazja zadawać sobie pytania wzajemnie. Proszę państwa, w Tarnowie jest bezrobocie, w Tarnowie 12,6, w Dąbrowie ponad 17%. Natomiast państwo zabraliście z 33 milionów w Tarnowie na bezrobocie. Zostało tylko 13. Ja mam tutaj dane, panie marszałku, nie, proszę bardzo. Ale to nie jest do mnie. Panie... ale to wie pan, jeżeli mówimy o rozwoju regionu, to mówimy o bezrobociu. Czyli w tej chwili mamy bezrobocie niesamowite. 8 tysięcy w A co pan zamierza z tym 6 tysięcy w tym. Oczywiście, ciąć wydatki na niepotrzebne rzeczy, na przykład na misje zagraniczne, przeznaczyć na bezrobotnych i na niepełnosprawnych, gdzie w zeszłym roku ucięto również środki dla niepełnosprawnych. Mam tutaj ustawę, gdzie obniżono o 20% środki również dla niepełnosprawnych, którzy są zatrudniani przez zakłady pracy. W związku z tym, szanowni państwo... To jest nieprawda, te środki zostały zwiększone. Panie marszałku, no mam tutaj ustawę, zaraz państwu pokażę do kamery, żeby była sprawa jasna, jak to wygląda. Było 180, jest 160, było 100, 100, 140, jest 100, było 60, jest 40. Pana czas niestety dobiegł końca na odpowiedź mówmy oczywiście. Mówmy tutaj oficjalnie prawdę. Ja uważam, że bezrobocie jest największym problemem i młodzi ludzie dzisiaj nie mogą słuchać głupot w tym programie, tak jest, który jest. Mówimy, tylko mówmy konkretnie, co chcemy zrobić. Panie Pawle, recepta. Jeżeli, nie. Panie doktorze, ja przepraszam, ale czas pana Pawła Augustyna się zakończył. Nie odpowiedział na nasze pytanie, więc... Na bezrobocie, walka z bezrobociem. Aha, walka z bezrobociem. Powiedziałem, misję w Afganistanie przez bardzo prosimy o odpowiedź na to samo pytanie pana profesora Kazimierza Wiatra. Proszę państwa, no, to oczywiście jest wiele elementów. Mam bardzo mało czasu, żeby o tym mówić. Natomiast już mówiłem o Akademii Tarnowskiej. Jeszcze powiem o tym, że budujemy internet szerokopasmowy. Już do Tarnowa został doprowadzony 2x10 gigabitów na sekundę. W tej chwili budujemy w technologii WiMAX bezprzewodowej. Są stawiane maszty w Tarnowie na Górze Świętego Marcina. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy o bezrobociu, to dajmy od razu rozwiązania. Budujemy społeczeństwo informacyjne, gospodarkę opartą na wiedzy. Będzie możliwość zdalnej edukacji, zdalnej pracy, telepraca, edukacja. To są te rzeczy, które spowodują, że rodzina, że młodzież, że ich sytuacja ulegnie drastycznej poprawie. Oczywiście bardzo ważne są drogi, ochrona przeciwpowodziowa, melioracja. Tutaj pod tym się także podpisuję, ale także wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Także ochrona życia, to oczywiście na szczeblu państwowym, ale wiemy o tym, że skarbem naszego państwa, także ziemi tarnowskiej, jest kapitał ludzki. Było wiele nagród Nobla właśnie za kapitał ludzkim. My jesteśmy bogaci dobrą młodzieżą, dobrymi fachowcami w całym naszym społeczeństwie i powinniśmy to wykorzystać. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, telepraca, edukacja, to jest przyszłość. Bardzo dziękujemy. No i tak, proszę państwa, czas przeznaczony na pierwszą rundę dobiegł końca.